Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panem Januszem Rusaczykiem. Witam, panie Januszu. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Panie Januszu, poruszymy dzisiaj kilka spraw bardziej ogólnych, ale ja przypomnę, że pan w naszych programach opowiadał też o wielu szczegółach z pana, no, z jednej strony bardzo udanego i owocnego życia zawodowego, ale również trudnego, bo pan pisze artykuły, publikuje w prasie branżowej dotyczącej wychowania, edukacji. Z drugiej strony no, miał pan na przykład w różnych szkołach i publicznych, i prywatnych, i w Warszawie, i poza Warszawą różne problemy, o których żeśmy rozmawiali. Dzisiaj, jeżeli będziemy do pana przypadku się odnosić, to raczej jako ilustrację. Natomiast chciałbym, żebyśmy na przykład porozmawiali szerzej wokół na przykład problemu etyki pracy. To jest problem, który no, w Polsce na pewno bardzo kuleje, bo jest zresztą taka opinia, że Polacy za granicą na przykład bardzo dobrze pracują. Polskich pracowników w Niemczech, we Francji, w Anglii się bardzo szanuje i stawia za wzór pracowitości i w ogóle etyki pracy. Natomiast może ze względu na warunki finansowe, ale może i z innych powodów, ta etyka pracy w samej Polsce kuleje. Czy pan się zgodzi z taką opinią i jakie mogą być przyczyny? Czy ktoś zrobił na ten temat jakieś badania? Bardzo dobry wątek pan porusza. Uważam, że etyka w zawodzie, czy to nauczyciela, czy terapeuty, czy jakimkolwiek innym zawodzie, sędziego, urzędnika bądź innym, kuleje bardzo mocno. I ostatnio, dokładnie w tym roku, firma AG zrobiła badanie pod tytułem Światowe badanie uczciwości w biznesie. Ja tutaj zrobiłem sobie takie krótkie notatki, aby móc się posiłkować, a więc Przepraszam, to jest korzystając z ogólnoświatowe, tego, czyli nie tylko w Polsce? nie tylko w Polsce, ale też te badania obejmowały, z tego co pamiętam, 100 firm z Polski, ale też różnych publicznych instytucji, na przykład spółek Skarbu Państwa. Te badanie, ono się nazywało Światowe Badanie Uczciwości w Biznesie i ja sobie pozwolę zacytować niektóre fragmenty, jeżeli pan redaktor pozwoli. I na przykład cytuję: Światowe Badanie Uczciwości w Biznesie zostało zrealizowane na zlecenie firmy Ipsos i trwało od października 2023 roku do stycznia 2024 roku, a więc jest to badanie bardzo świeże. I ja tutaj się skupię na przykład na Polsce. Tutaj piszą w tym badaniu, że w ciągu ostatnich 2 lat 20% polskich firm doświadczyło, podkreślam, poważnych incydentów związanych z etyką pracy. Na przykład nieetyczni menadżerowie. Prawie połowa respondentów, bo aż 49% uważa, że menadżerowie w ich organizacjach są skłonni poświęcić standardy uczciwości dla osiągnięcia krótkoterminowych korzyści osobistych. Ten niepokojący trend na domiar złego jest wyraźniejszy w Polsce niż w krajach rozwiniętych, gdzie odsetek ten wynosi 39%. A więc badanie pokazuje, że na świecie jednak etyka pracy kuleje, upada dosyć mocno. Co jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o wyniki tych badań, możemy powiedzieć, cytuję: według Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2024 aż 54% respondentów w Polsce jest skłonnych do nieuczciwego postępowania, jeśli o takie działanie poprosi ich przełożony. Tak wysoki odsetek dowodzi, jak silny wpływ na zachowanie podwładnych ma hierarchia, presja i brak etyki pracy ze strony kierownictwa. I teraz już tak kończę te cytaty, które przytaczam. Już ostatni. Co ciekawe, nasi rodacy wykazują największą skłonność do ignorowania nieetycznych zachowań w swoich zespołach. Na przykład pracownicy często przymykają oko na
nieodpowiednie działania kolegów, to może prowadzić do utrwalania się takich praktyk w organizacji. Te badania generalnie wskazują, że etyka pracy w Polsce jest na dużo gorszym poziomie niż na przykład w krajach postsowieckich, takich jak Kazachstan, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, inne kraje postsowieckie. No Polska też jest oczywiście krajem postsowieckim, ale jakby przynależymy bardziej do tego kręgu zachodniego niż tamte państwa, nawet ze względu na położenie geograficzne, więc jeżeli chodzi o etykę pracy, coś się bardzo no, niedobrego dzieje u nas. Czy są to firmy, można powiedzieć, korporacyjne, czy są to też instytucje publiczne, no upadamy moralnie. A jak historia pokazywała, cywilizacje największe zawsze upadały wtedy, kiedy etyka i moralność ludzi niestety bardzo była nadwyrężona. Ja jeszcze wspomnę, że jest do obejrzenia taki film, który obrazuje, co powoduje o tym, że ludzie stają się mniej moralni i mniej etyczni. Jest to film, co prawda, stworzony, z tego co pamiętam, nawet chyba przez Rosjan. No, przynajmniej tam lektor jest rosyjski w tym filmie. On nosi nazwę Szczurzy Król. I ten film odpowiada nam na pytanie, co należy zrobić, żeby zniszczyć moralność danej społeczności, danej grupy, czy będzie to grupa rodzinna, czy będzie to grupa zawodowa, bądź jakakolwiek inna. A więc, żeby zniszczyć grupę zawodową, może tak, żeby zniszczyć grupę rodzinną, jakąkolwiek grupę społeczną, to trzeba zniszczyć ich moralność, trzeba zniszczyć ich etykę. I to się po prostu naukowo dowiodło, że takie praktyki przynoszą niestety korzystny efekt dla niektórych grup interesów. Aby zniszczyć daną grupę społeczną, czy to zawodową, czy to rodzinną, trzeba zniszczyć ich moralność, trzeba zniszczyć ich etykę, gdyż taka grupa po prostu zostanie od środka rozłożona na czynniki pierwsze, niestety w sposób negatywny. Ja troszeczkę jeszcze wrzucę kamyczek do swojego ogródka edukacyjnego. Oczywiście w edukacji ta etyka i ta moralność moim skromnym zdaniem jest niestety na bardzo niskim poziomie, mimo że karta nauczyciela, czyli ta ustawa podstawowa z 82 roku mówi, że o zatrudnieniu nauczyciela do zawodu decydują trzy czynniki. Pierwszym takim czynnikiem jest posiadanie oczywiście kwalifikacji zawodowych w postaci wykształcenia. Drugim czynnikiem jest posiadanie dobrego zdrowia, a więc lekarz medycyny pracy musi wystawić odpowiednie zaświadczenie, że taka osoba jest zdolna do wykonywania tego zawodu. Ale ustawodawca wskazał, że trzecim takim czynnikiem jest to, że osoba musi być etyczna. Więc są trzy czynniki. I rodzi się pytanie, czy polscy nauczyciele jednak ten czynnik spełniają. No, ja miałbym do tego co najmniej duże wątpliwości. Swego czasu ostatnio, to chyba było w czerwcu bądź w maju tego roku, taki przykład dosyć charakterystyczny. Dyrektorka bodajże, bądź wicedyrektorka, ale z tego co pamiętam, to była dyrektorka szkoły warszawskiej, bodajże na Ursynowie, została wyprowadzona przez policję ze szkoły, bodajże z lekcji, dlatego że była w stanie upojenia alkoholowego. Więc są takie no, różne przypadki, gdzie ta etyka po prostu leży no, i kwiczy, mówiąc w cudzysłowie. Ale tak być oczywiście no nie powinno, a jednak troszeczkę no, staczamy się do miejsca, w którym nie powinniśmy być. A te badanie etyki w biznesie pokazuje jednak, że nie tylko w Polsce, ale także na świecie poziom etyczny w ogóle ludzi spada. Dosyć mocno spada w zatrważającym tempie. A biznes, wiadomo, buduje się od zaufania. Jeżeli nie mamy zaufania do siebie nawzajem, no niestety tracimy te relacje
pozytywne, które po prostu powinny funkcjonować, być. Dziękuję, że pan wspomniał o tym filmie. Czy to możliwe, że ten tytuł nawiązuje do takiego wyścigu szczurów, że po prostu często w wielu firmach, a nawet w instytucjach publicznych nie ma normalnej pracy, normalnego rozwoju zawodowego, tylko zaczyna się jakiś wyścig szczurów, żeby też kogoś wygryźć, żeby kogoś wyrzucić i po prostu no to do niczego dobrego nie prowadzi. Oczywiście na krótką metę to może nawet spowodować wzrost jakiejś efektywności, zwłaszcza w firmach prywatnych, ale na dłuższą metę jest to niszczenie po prostu ludzi, jednostek i całych środowisk. To znaczy nie, panie redaktorze, mi się Bo to jest wydaje, że Szczurzy Król, tak? Tytuł jest Szczurzy Król, tak, Szczurzy tytuł Król. Szczurzy Król, tak. Mi się wydaje, że tutaj troszeczkę popełnił był to pan taki błąd heurystyczny, błąd poznawczy, który oczywiście może nam wskazywać, że to jest wyścig szczurów. Nie, wręcz przeciwnie. W tym filmie szczury zostały ukazane jako bardzo inteligentne, mądre zwierzęta, które potrafią sobie radzić w każdych sytuacjach. I ten film obrazuje, że było bardzo duże skupisko szczurów, które świetnie sobie radziło, a ludzie nie dali rady sobie poradzić z tym środowiskiem szczurzy. Ja go nie będę opisywał tego filmu, bo mamy za mało czasu, ale ten film generalnie mówi o tym, że ludzie sobie postawili za cel zniszczenie pewnej zbiorowości tych zwierząt, jakimi były szczury na danym terenie. I ludzie robili różne zabiegi, żeby te szczury po prostu zniszczyć, a szczury jednak były mądrzejsze od ludzi. Ludzie nie dali rady. Ludzie nie dali rady, ale ludzie wpadli na jeden z pomysłów. Żeby zniszczyć skupisko szczurów, trzeba było zniszczyć ich moralność. Ale szczury też okazały się mądrzejsze, bo wolały zdeprywowanego, takiego zdemoralizowanego osobnika swojego, który został zdemoralizowany jakoby przez ludzi i wpuszczony do ich stada, wolały go zostawić niż go zagryźć i odejść z tego miejsca, bo gdyby go zagryzły, tego szczura, stałyby się takie same jak on, zostałyby zarażone. Więc ten film, i oczywiście ten film polecam, on nam daje bardzo dużo do myślenia. On On jest w internecie, tak? z tego co wiem, on jest na CDA. Na CDA. Tak, z tego co się orientuję, on był na CDA, nie wiem czy jest teraz, ale film naprawdę jest godny polecenia, gdyż pokazuje, jak się niszczy moralność i etykę społeczeństw, tak naprawdę. No, ale czyli to nie jest tak, że to jest tylko o wyższości etyki szczurzej nad etyką ludzką, tylko to, że te relacje można przekładać ze świata szczurów do ludzi i na odwrót. I po prostu Oczywiście. tutaj szczury wyszły zwycięsko. Mimo że niemoralny ten król był, to jednak całą społeczność, nawet taka zdegenerowana jednostka, potrafiła ocalić. No tak, no, jest takie mądry cytat u jakichś tam wschodnich filozofów, że instynkt życia jest mocniejszy niż myślimy, czyli że natura jest mądrzejsza od ludzi. I przykład szczurów okazał się trafny, gdyż ludzie po prostu starali się tą organizację zniszczyć poprzez zniszczenie ich etyki i moralności, a jednak po prostu się nie udało tego zrobić. Zwierzęta okazały się mądrzejsze od ludzi. Ludzie jednak dają się deprawować, dają się demoralizować, natomiast zwierzęta się nie dały zdemoralizować, gdyż miały taki gen wewnętrzny w sobie, że jeżeli by się dały zdemoralizować, zginęłyby jako po prostu cała struktura społeczna. Panie Januszu, jeżeli możemy przejść do kolejnego etapu, to chciałbym się dowiedzieć o Pana tych bojach sądowych. Czy już system sprawiedliwości, a może niesprawiedliwości społecznej, dał Panu spokój? Czy z systemem polskich sądów, prokuratur, z polskimi urzędnikami,
Pan już spokój, bo mnie się wydaje, że tak jak w ogólnej etyce pracy jest źle, to niestety jedną z czołowych grup, które napędzają te złe statystyki, no to jest ta grupa urzędników niekompetentnych, no nieetycznych, a może też ulegającym różnym chorobom cywilizacyjnym, bo jak pan powiedział, w edukacji ważna jest wiedza, zdrowie i etyka. Myślę, że w przypadku urzędników tak samo i myślę, że te trzy elementy mogą najbardziej szwankować. Czy panu już dali spokój i pan się może zajmować tylko tym, co pana interesuje, co panu przynosi satysfakcję? To znaczy, mi satysfakcję na pewno przynosi rozwój osobisty, wszechstronny, że tak powiem, ale jeżeli chodzi o postawione na Pana pytanie, no, czy oni mi dali spokój, może pytanie to odwróćmy, czy ja im dałem spokój, bo ostatnio ta piłeczka została jakby przekierowana z mojej strony na nich. Więc ja tutaj się posłużę tym przykładem nieszczęsnym tej informacji publicznej. Rozmawialiśmy ostatnio u pana w programie, że ja wystąpiłem do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Hajnówce o to, żeby inspektor informacji publicznej udzielił. Ten inspektor tej informacji nie udzielał przez prawie 4 lata, kiedy ustawodawca ten termin ustanowił na 14 dni. Wnioskodawca powinien tą informację publiczną otrzymać od organu właściwego od dnia wpłynięcia wniosku. I co się stało? Oczywiście w tym postępowaniu sąd administracyjny nałożył oczywiście na organ grzywnę tą 1000 zł za to, że on tej informacji publicznej nie Ale to już przekazywał. NSA, Naczelny Sąd Administracyjny. Tak, Naczelny Sąd to Rozmawiamy o podtrzymał. Naczelnym Sądzie Tak, Administracyjnym, a tak. nie o jakiś, no jasne, okej. Najpierw wojewódzki, później naczelny, tak. Inspektor się z tym oczywiście nie zgadzał, wynajął sobie kancelarię prawną, radcy prawnego, która w jego imieniu prowadziła to postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, złożyła w jego imieniu kasację. No i organ oczywiście przegrał tą kasację. Ale co się dzieje? Doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, gdyż w moim głębokim przekonaniu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Hajnówce tego wyroku po prostu nie wykonywał i dalej informacji nie przekazywał. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, gdyż później zaczęła po tym wyroku się dziać sytuacja straszna, według mnie, gdyż pokazuje ta sytuacja, że Naczelny Sąd Administracyjny, prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich uważają, że prawomocnych wyroków sądów można nie wykonywać. I ja tutaj, panie redaktorze, posłużę się takim przykładem. Ja tutaj mam takie orzeczenie sądowe. To orzeczenie sądowe mówi, że ten inspektor powinien przekazać mi tą informację w ciągu 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku sądu. Urzędnik oczywiście tej informacji w ciągu tych 14 dni nie przekazuje, gdyż uważa, że on tego wyroku nie ma, a wyrok jest u jego pełnomocnika w kancelarii prawnej, więc to jakby jest taki no, troszeczkę nie fair, gdyż zwalanie winy na pełnomocnika, ale sąd po prostu, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, w moim głębokim przekonaniu niesłusznie, że organ ten wyrok mimo wszystko wykonał, gdyż uważa, że termin na przekazanie informacji publicznej dla mnie nie powinien być, tak jak tutaj mamy napisane, od dnia doręczenia prawomocnego wyroku sądu, ale od zwrotu akt organowi. I to jest oczywiście kolosalna różnica, gdyż ja tutaj znalazłem kilka orzeczeń, kiedy sądy oczywiście stwierdzają, nakazują dla urzędnika wykonać pewne czynności. Ja sam mam takie wyroki. To znaczy, kiedy byłem stroną, a urzędnik ma te wyroki, może tak, kiedy nakazuje się powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w innych postępowaniach, że ma załatwić sprawę w ciągu 14 dni od zwrotu akt organowi,
tutaj ma odwrotu akt organowi, w innych orzeczeniach też ma odwrotu akt organowi, a w tej informacji publicznej musiał po prostu informację wydać w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku sądu, prawda? A z kolei Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że w mojej ocenie bardzo niesłusznie to NSA zrobiło, że skoro urzędnik ma 14 dni od dnia dostarczenia tej informacji publicznej od otrzymania prawomocnego wyroku sądu, to się liczy, kiedy on otrzyma akta sprawy, czyli od zwrotu akt organowi, a w wyroku mamy od otrzymania prawomocnego wyroku sądu. I teraz, panie redaktorze, wyobraźmy sobie taką sytuację, żebyśmy ją sobie tak zrozumieli całościowo. Ostatnio na przykład w Polsce jest bardzo dużo postępowań rozwodowych. Ludzie się rozwodzą. Przy tych postępowaniach rozwodowych często również jest takie postępowanie tak zwane wpadkowe, które dotyczy postępowania alimentacyjnego. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy takie postępowanie rozwodowe, dwóch małżonków się rozwodzi, pan z panią, i na przykład sąd zasądza od tatusia na rzecz mamusi alimenty w kwocie, tak dla przykładu, 1500 zł miesięcznie, płacone do dnia 10 każdego miesiąca. Ale tatuś na przykład uważa, że on nie będzie tej mamusi płacił do 10 dnia każdego miesiąca tej określonej kwoty, którą sąd zasądził w tym postępowaniu alimentacyjnym, tylko będzie płacił raz do 20, raz do 25, raz do 30 dnia każdego miesiąca. I co się dzieje? Mamusia się denerwuje i mówi, ale skoro sąd stwierdził, że jest zakrojony termin, do kiedy to trzeba zapłacić te pieniądze, no to ten tatuś nie wykonuje prawomocnego wyroku sądu. Czy mamusia ma rację? No w tym przypadku de facto miałaby rację. I taka mamusia, wyobraźmy sobie taką sytuację, kieruje takie postępowanie egzekucyjne w stosunku do tego tatusia, czy do sądu, czy do komornika. I sąd na przykład twierdzi, no ale przecież otrzymuje pani te pieniądze, załóżmy później, ale jednak pani otrzymuje. To, że ten tatuś nie płaci w terminie, tak jak sąd zaznaczył, i on wyrok wykonuje. Czy on wyrok wykonuje? Otóż on tego wyroku nie wykonuje, bo on do zabitego terminu, który sąd określił w sentencji wyroku, się nie stosuje. I tak samo mamy w tej sytuacji. Skoro sąd nam stwierdza, że urzędnik ma wydać informację publiczną w ciągu 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku i na przykład inspektor ma kancelarię prawną, i wyrok idzie do kancelarii prawnej, do pełnomocnika, to trzeba, żeby on tą informację publiczną wydał wtedy, kiedy pełnomocnik jego otrzymał wyrok, prawda? Od tego się liczy te 14 dni. Natomiast sądy stwierdzają, że tak wcale i być nie musi. Więc w moim głębokim przekonaniu sąd po prostu robi bardzo duży błąd. Pytanie, czy on to robi z głupoty? Nie wierzę, że to robi z głupoty, bo nie uważam, że w NSA siedzą, przepraszam za wyrażenie, ale turnie, a, no, ale durnie w togach, którzy nie wiedzą, co po prostu orzekają. Rodzi się też pytanie, dlaczego NSA coś takiego robi? Bo jeżeli NSA neguje sam wyrok, który wcześniej zatwierdził w mocy, no to w moim głębokim przekonaniu coś jest nie tak. I w tym przypadku NSA wyciąga urzędnika za uszy. To jest przykre. Mówiliśmy na początku dzisiaj o tej moralności, o tej etyce i pytanie, czy ktoś do tych sędziów dotarł. Być może powiat hajnowski, dlatego że jest bardzo znany, że jest to taka tak zwana kuźnia ubeków, ma jakiegoś dobrego oficera operacyjnego, który dochodzi i czyści tego typu sprawy. Mi się wydaje, że to jest całkiem prawdopodobne, bo nie sądzę, tak jak powiedziałam, że siedzą ludzie po prostu głupi w togach w NSA. Nie wierzę w to. Myślę, że coś było na rzeczy i ktoś po prostu do tych sędziów powinien, no mógł po prostu dojść, że oni właśnie takie orzeczenie wydają, negując swój poprzedni wyrok, który utrzymali w mocy, wyciągając urzędnika za uszy. Bo jeżeli sąd
wskazuje na termin, kiedy trzeba wykonać wyrok, a w tym terminie wyrok jest niewykonany, bo jest niewykonany, no to rodzi się pytanie, w czyim interesie działa NSA? I pytanie, czy to jest etyczne, czy to jest moralne, czy to jest zgodne z prawem. Co jeszcze powiem? Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i prokurator generalny w tej sprawie stanęli po stronie urzędnika. Powiedzieli, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma rację, że on wyrok ten wykonał jak najbardziej. Oczywiście on ten wyrok wykonał, ale on ten wyrok wykonał, w moim głębokim przekonaniu, on go wykonał nie w terminie. Dlatego w pierwszym rzucie otrzymał 3000 grzywny za przewlekłość w wykonaniu wyroku, za nieterminowe wykonanie wyroku. A Naczelny Sąd Administracyjny mu tą karę zdejmuje i twierdzi, że on to po prostu wykonuje w terminie. Otóż nie. Nie. Ja na przykład rozmawiałem z trzema pracownikami SGH, Szkoły Głównej Handlowej, z dwoma profesorami, z jednym panem doktorem odnośnie tej konkretnej sprawy. I ci ludzie powiedzieli mi wprost, ja zacytuję niektóre wypowiedzi ich. To jest totalna abstrakcja, co zrobił NSA. To jest nie do uwierzenia. Ile żyje, czegoś takiego nie widziałem, żeby NSA negowało własny wyrok. To mówią ludzie właśnie z tej uczelni. A to jest uczelnia nie tylko najlepsza, ekonomiczna uczelnia, nie tylko najlepsza u nas w kraju, ale w tej części Europy. Więc jeżeli mówią ludzie stamtąd, że jest coś nie tak, to mi się wydaje, że coś nie tak jednak jest. I trzeba jednak pogratulować, chyba powiem w cudzysłowie, tego tajnego oficera operacyjnego, który pilnuje po prostu interesów tej ubeckiej hajnówki, bo to już inaczej ich nie można chyba nazwać. No ja myślę, że do tej ubecji w Hajnówce to kiedyś jeszcze powrócimy, bo te różne wątki powracają. Kiedyś żeśmy rozmawiali o pewnym rozdziale w książce pana Gadowskiego, Witolda, ale nie tylko. Pan Gadowski, parę innych osób też do tych podobnych wniosków jak pan dochodziło. Myślę, że warto o tym rozmawiać, bo to jest wszystko w tej chwili gorący region przygraniczny. Dawniej to w zasadzie był styk dawnego Związku Sowieckiego z Polską, prawda? Ale w ramach oczywiście narodów, jak to się nazywało, socjalistycznych. Teraz już jest to granica między dwoma blokami wojskowymi, między dwoma organizacjami gospodarczymi i politycznymi. No, ten styk jest dużo bardziej gorący, chociaż niewątpliwie przygotowanie tych rejonów do takiej sytuacji trwało co najmniej kilkadziesiąt lat, więc to nie jest przypadek, że w ciągu paru lat udało się zwerbować taką ilość współpracowników. Myślę, że najbardziej charakterystyczne jest to, że nieraz wychodzi, że ci współpracownicy różnych służb polskich i obcych, zaprzyjaźnionych i wrogich, nagle okazują się wysoko postawionymi biznesmenami, urzędnikami i tak dalej. To jest najgorsze. Oczywiście nie chcemy tu nikogo pomawiać, ale wiele na to wskazuje, że ten układ ma się dobrze. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście ma pan rację w 100%, gdyż pan Witold Gadowski w swojej książce Szlak trafił, opisał siatkę szpiegowską białorusko-rosyjską, która działa na tym terenie. Ja się pewnie powtórzę, ale powiem to jeszcze raz. Konkluzja z tej książki, mianowicie z dwóch rozdziałów, jest taka, że są dwie gminy na terenie Polski, gdzie ma miejsce tranzyt, czyli przerzut szpiegów ze wschodu na Polskę i kraje zachodnie. Między innymi ta, w której pan mieszka. Jest to Narewka. Narewka jest bardziej wspomniana, Narew przez bardzo wielką tutaj taką nie instytucję, ale firmę. Więc tutaj Gadowski, mi się wydaje, pan Witold Gadowski zrobił kawał dobrej roboty, że to pokazał. Ale czy polskie władze coś z tym do tej pory zrobiły?
albo chcą coś zrobić, ale im to po prostu nie wychodzi, bo ten układ jest bardzo silny. Ja wychodzę z założenia, że w polskich służbach są osoby inteligentne, spec-służbach są osoby inteligentne, są osoby młode, są osoby, które chciałyby ten stan zmienić, ale niestety ten układ po okrągłym stole, po Magdalence, gdzie podzielono nasz kraj jak tort, dzieląc go poprzez różne grupy interesów, pokazuje, że niestety, ale to jest główna bolączka, dlaczego tak się dzieje też na tym terenie. Mi się wydaje, że ten teren jest szczególny ze względu na obronność naszego kraju, naszego państwa. Natomiast słusznie zauważył to pan Stanisław Michalkiewicz, mówiąc, że bolączką naszego kraju, naszego państwa jest to, że ten układ po okrągłym stole, po Magdalence działa do dnia obecnego, a rządzi tym układem po prostu stara ubecka bezpieka, która po prostu podzieliła Polskę jak tort narodowy, jak tort, żeby sobie dobrze żyć, każdy ten kawałek tortu otrzymał. I pan Michalkiewicz też słusznie mówi, że są to ludzie inteligentni, są to ludzie spostrzegawczy, ale są to ludzie nad wyraz zdeprawowani, spatologizowani. I niestety to jest mieszanka wybuchowa. Dla tych ludzi dobro naszego państwa nie jest czymś dobrym. Oni chcą się ustawić na pokolenia, aby im się żyło dobrze, aby im rodzinom się żyło dobrze bardzo długo, a inni ich po prostu nie interesują. Panie I Januszu, ale dlatego tak mamy to, co zostawmy to mamy. może na jakąś kolejną audycję. Tym bardziej, że nasz czas powoli zbliża się do końca. Mamy około 3 minut jeszcze nagrania. Te tematy głównie związane z etyką pracy, z edukacją czy z Naczelnym Sądem Administracyjnym, żeśmy omówili. Jeżeli będzie zainteresowanie, będziemy te tematy kontynuować. Natomiast sprawa obronności i tutaj newralgicznego punktu gminy Naref i gminy Narewka, myślę, że umówimy się i to o tym porozmawiamy. Pamiętajmy o jednym, że zbliżają się rocznice smutne. 23 sierpnia jest rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow. A 17 września realizacji tego paktu Ribbentrop-Mołotow i wkroczenia Sowietów na wschodnie terytoria polskie. A to, co się w tej chwili dzieje w gminie Naref i Narewka, to jest pokłosie tamtych wydarzeń, niestety. Niestety, ale to jest szczera, smutna prawda. Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, dokładnie minuta. Ja jeszcze pozwolę sobie przeczytać, bo o tym wspomniałem przy naszym na tym ostatnim nagraniu, o tym, co się dzieje też w polskich szkołach, bo to, co teraz przeczytam, też będzie bardzo istotne do etyki Panie pracy. Januszu, no bo już Dobra, naprawdę okej. ja chciałbym też zakończyć, Dobra. podziękować panu i widzom i jeszcze jakieś krótkie ogłoszenia dać, a widzę po liczniku, że została minuta i 30 sekund. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był pan Janusz Rusaczyk. Dziękuję bardzo, panie Januszu. Dziękuję bardzo. Proszę Dziękuję. państwa, nasze programy, również te filmy z panem Januszem, można oglądać i na YouTubie, i na Ramlu, i na Bitszu, na CDA, na VK oraz na Odyseję od niedawna. Bardzo zachęcam do subskrypcji tych kanałów Centrum Edukacyjnego w różnych tam odmianach nazwy. Nieraz to jest Centrum Edukacyjne, nieraz Centrum Edukacyjne Polska, nieraz Centrum Edukacyjne Powiśle, bo w różnym okresie powstawały te kanały. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy działać i realizować nasze cele statutowe, czyli edukację, media i wydawnictwa, oraz zachęcam do. Numer konta jest na pasku na dole ekranu, oraz zachęcam do zajrzenia do naszej księgarni wysyłkowej, a tam wiele książek w dwóch seriach wydawniczych.
W tym roku wznowiliśmy książki Henryka Czepułkowskiego Antykościół w natarciu, Pierre de Villemarais Źródła finansowe komunizmu i nazizmu, czy też książkę o Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Bardzo polecam.